Kościół, który widzicie poza moimi plecami, to kościół seminaryjny, gdzie czcimy świętych pięciu braci męczenników. Na tych terenach od 1000 lat ci bracia są czczeni, złożyli życie w ofierze dla Chrystusa. Dlaczego o nich dzisiaj wspominam? Dlatego, że oni działali w bardzo podobnym czasie do świętego Wojciecha, którego uroczystość dzisiaj obchodzimy. I święty Wojciech, i bracia męczennicy mieli jedną wspólną cechę. Byli gotowi złożyć siebie w ofierze dla Chrystusa. Co to oznaczało? Byli gotowi być ziarnem wrzuconym w glebę pogańską po to, żeby wyrosło chrześcijaństwo. To niezwykły sposób myślenia. Oczywiście heroiczny. Nie każdy musi w ten sposób myśleć. Ale prawda jest taka, że warto się odwołać do tych, których wiara w tym względzie była tak mocna. No stopping us now.